Dzień dobry wieczór. Po dłuższej przerwie kontynuujemy sobie karierę naszego pilota na samolotach I-16, jak i MiG-3. Można by rzec, że dwie różne ery. Aktualnie mamy 10 października 1941 roku. Mglisto, wiatr na poziomie 2 metrów na sekundę, minus 2 stopnie. Z tym, że poprzednio nie przeszliśmy od razu do następnej misji, a to z tego względu, że być może przeskoczymy do kolejnej aktualizacji naszej mapy, więc przeskakujemy i zobaczymy, o ile dni nam przeskoczy. A nie, dopiero do 12, więc jeszcze 2 dni nas będą dzielić od zmian na linii frontu. Jesteśmy też po aktualizacji, która miała miejsce jakieś 4 dni temu, poprawiająca nieco stabilność procesora i różne tam elementy, więc jeżeli ktoś ma jakiś słabszy sprzęt i do tej pory ta gra po prostu miała problemy z wydajnością, to niech sobie spróbuje teraz zagrać po tej aktualizacji, być może odczuje jakieś zmiany. Mamy tak, mrzawkę, dosyć silny wiatr, 6 metrów na sekundę, temperatura minus 2 stopnie, nisko położone chmury. 12 października, więc 2 dni przed zmianami na linii frontu. Do jakiego samolotu nas przydzielili? O! A więc startujemy. Mamy tylko jedną misję. Atak na kolumnę pojazdów. Jedną misję i startujemy na MiG-u trzecim. Poprzednio startowaliśmy na I-16. Teraz startujemy na, można powiedzieć, dosyć nowoczesnej maszynie sowieckiej. 8.46. Zobaczmy sobie do planowania. 100 km mamy aż. I tutaj są te zmiany. O właśnie. Tutaj są te zmiany, które mogą Wam poprawić wydajność. Jeżeli dacie na liczebne, wtedy jest większa ilość jednostek naziemnych, jak i powietrznych. To rozdzielili. Do tej pory to było razem. Jednostki naziemne i powietrzne były tylko w jednym tutaj tym. Teraz to rozdzielili. Mamy dwa. Czym większa liczebność, tym większe zasoby procesora są potrzebne. Ja daję sobie nam na razie na maksymalny, zobaczymy jak to będzie się tutaj. Prędkość kariery medium, startujemy z pasa, tutaj max, ok. Jednostki naziemne, liczebne, ale to też ma chyba zależność od też poziomu inteligencji, sztucznej inteligencji, ale nie wiem, czy to dobrze wyczytałem. Dobrze, realizm. Tutaj ok, tutaj to mamy w porządku. Dobrze, no to przechodzimy do odprawy naszej misji. Dosyć długa trasa, więc jak się odprawię, tak się zobaczymy. Jestem już po odprawie, poopisywałem sobie całą trasę, z tym, że nie będę Was tutaj zanudzał, ponieważ i tak polecimy zgodnie z naszym dywizjonem. Startujemy jako ostatni, lecimy w formacji prawego skrzydła. Co tu jeszcze mamy z takich ważnych informacji? 12 października 1941 roku. Mamy dosyć duże zachmurzenie na poziomie 700 metrów, mrzawkę. Lecimy w większości trasy na wysokości 1500 metrów, a więc powyżej poziomu chmur. Wiatr, jaki tu mamy zaznaczony, to mamy wiatr na poziomie 6 metrów na sekundę, tym, że jest to wiatr na poziomie gruntu, więc obliczyłem sobie nieco większy wiatr. Tam bodajże wstawiłem 10 metrów na sekundę. Co jeszcze z takich ważnych informacji? No, naszym celem ataku jest owa kolumna pojazdów znajdująca się w punkcie trzecim. Jeszcze jedna taka ciekawostka, jaką dodano w tej aktualizacji, to tutaj na samym dole w specyfikacji, tu mamy specyfikację naszego samolotu, więc jeżeli ktoś zaczyna zabawę w tę grę, no to może po prostu tutaj sobie dosięgnąć informacji, jak mamy prędkość rotacji, prędkość lądowania, na jakie pozycje klapy, czym ten samolot dysponuje, jakie temperatury i tak dalej, i tak dalej, czy mieszanka jest automatyczna, czy sterowana ręcznie. A w ostatniej aktualizacji, o której Wam wspomniałem, dodano takie rekomendacje, tutaj mamy, dotyczące danego samolotu. Tu mamy podczas uruchamiania silnika, co jest rekomendowane, jakie ustawienia.
Mamy również rekomendacje, jeżeli chodzi o otwarcie chłodnic oleju, czyli tak, wznoszenie otwarte na 100%, znaczy tak, prędkość rotacji. Podczas normalnego lotu otwieramy na 50%, chyba że zima, no to wtedy na 20%. Tu mamy dotyczące płynu chłodzącego. I mamy również konsumpcję. Te aktualizacje objęły wszystkie samoloty z okresu II wojny światowej, więc w każdym samolocie dodano ten opis. Czyli tak, podczas normalnego lotu zużywamy 6 litrów na minutę na wysokości 2000 metrów, podczas trybu bojowego zużywamy 7,2 litra na minutę, co możemy też po prostu sobie obliczyć paliwo, jakie potrzebujemy na dany lot, tak mniej więcej. Bardzo, bardzo przydatne informacje, tak samo jeżeli chodzi o otwarcie chłodnic, oleju, jak i cieczy, mieszankę ustawiane w tryb automatyczny, no i tu mamy różne takie informacje. Close. Ok. No to chyba tyle. Dobrze, przechodzimy do lotu. Mieszankę musimy ustawić od razu na 50%. O, już jesteśmy. Dobra, jest. Ustawiamy trakijara, resetuję. Światła. Ok. Ta mieszanka gdzieś na, dajmy, 75%, obroty śmigła na maksa. Ten samolot miał dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o start i lądowanie. Nie był, aha, jeszcze reset trymów, dobra, trymy zresetowane. W lewo. Dobra, powinno wystarczyć. Ci istrybiciele слишком далеко od was. Держитесь i udacie wam. Ci istrybiciele слишком далеко od was. Держитесь i udacie wam. A więc prędkość w rotacji 200 km na godzinę. To 50. Jeszcze. Rotacja. Podwozie do góry. Nie używałem trybu boost. Mamy dosyć długi pas startowy, więc jest to zbędne. Chłodnica. Oleju otwieramy. Ok. A cieczy mamy na maksa. W porządku. Światła pozycyjne wyłączamy. Dołączamy do chłopaków. Ostatni raz migiem trzecim latałem chyba z miesiąc temu. Dobrze, żeby teraz tutaj ok. Tak, jeżeli mieszankę mamy ustawioną między 50 tutaj a 84%, to jest ona w trybie automatycznym. Jeżeli przekroczymy 84%, czyli damy tutaj na maksa, to dostajemy tak zwanego boosta. Ja sobie ustawiłem na 75%. O, 75%. Obroty mamy na maksa. Temperatury. Dobrze, olej możemy sobie troszeczkę zamknąć.
Okej, okay, chłodnica też. W porządku, tu mamy otwarcie chłodnicy cieczy, tutaj chłodnicy oleju. A tu mamy temperatury 50 stopni i 60 stopni. Oj. No i dołączamy. Zawsze jak wam tłumaczę i pokazuję, to zejdę z kursu. Teraz dodamy boosta. O. Na booście można lecieć do 10 minut, aż bym nazwał 10 minut. Temperatury ok. Wyłączamy boosta. A. Zmniejszamy przepustnicę. No i ustawiamy się w formacji. Dobrze, wysokość ok, stabilizacja. Przyspieszę sobie trochę. Tutaj mamy klapy. Tam 50% mieszanka. Tutaj mamy poziom paliwa. Temperatury w porządku. Tu jest oleju wejściowa, a tu jest oleju wyjściowa wraz z ciśnieniem. Co jeszcze ciekawego? Prędkość samolotu, wysokość 1300 metrów. Trochę przyspieszę. Tutaj mamy podciśnienie, map sensor, a tutaj mamy obroty. Trochę przerwy i człowiek traci wprawę. Co to? Aha, trymy. Dosyć mocno bujało w tych murach, nie wiem czy zauważyliście, a naprawdę delikatnie się... Dobrze. Okej. No i lecimy. A, nawet zmieniamy kurs, ok. Thank you.
Nie no, jeszcze mamy 50 km. Tak, 58 dokładnie. A już dostaliśmy informację na radio, że... Zwolnimy ich troszeczkę. Kurczę, przez te chmury to ja nic nie widzę. Uwaga, reset, pyk. Oj, mamy ostrzał. Więc powinniśmy się znajdować w połowie trasy do naszego punktu, bo, ponieważ w połowie trasy przebiegała linia frontu. Ale jakoś się nie przejmuję tym ostrzałem. Ładnie to wygląda, ale jak już wspominałem w niejednym materiale, nie jest on groźny za bardzo dla nas. A jak grałem te półtora roku temu, to ten ostrzał, przez ostrzał artyleryjski, nie kończyłem 3/4 misji. Po półtora roku przerwy na ten ostrzał, no jak widzicie, no wybucha i to ani nie trafiają w nas. Chyba się jeszcze nie zdarzyło, żeby mnie trafił pocisk po tej półtorarocznej przerwie. Dosyć blisko strzelają. Ani jednego nie trafili. Co tamten zrobił? Czekajcie, bo jeden wyszedł z formacji. Nie wiem. Ale nie słychać nawet wybuchów.
Prują do nas i prują. A iż dosyć sporą odległość przebyliśmy. Okej. Jak widzicie, mamy po dwie bomby podwieszane. Jak go spycha. A co się stało z tamtym jednym? No i znów będziemy wlatywać w chmury. Troszkę zwolnię. Okej. No i lecimy. Atakują nas myśliwce. Leci ostro, lecą. Dobra, no my lecimy dalej. Czemu zwalniają? Oj, sorry kolego. Kurczę, ja nie mogę już bardziej zwolnić, no. Przepustnicę mam na zero. Teraz przeciągnę. Gdzie są nasi? Ależ prują! Ej, no takiego strzału to dawno nie było. Tu są. Teraz się z kimś zderzę. Rzeka. Gdzieś jest most, był most na rzece i tam były te pojazdy, więc jesteśmy prawdopodobnie nad punktem już. Szankę damy, dobra. Temperatury będą niskie. Mamy małe obciążenie silnika, tam coś spadło. Widzę, że w powietrzu zostały I-16, więc migi podejrzewam, że się odłączyły. Jest i mig. Czemu tak wolno? Jesteśmy bardziej narażeni przez to na atak artylerii przeciwpowietrznej.
Jest droga i jest to miasteczko, więc myślę, że ta kolumna pojazdów powinna być gdzieś pod nami. Tam coś spada. Dobra, nie rozumiem, dlaczego ciągle krążymy. Kolejny. Czekajcie, tam jest most. Nie widzę. To jest chyba ten punkt. Most zniszczony. Czekajcie, bo tam przybyły samoloty. Były trzy, są cztery. Okej, próbujemy. Boost. Ale go mają. Czterysta kilometrów na godzinę. Tam? BF. To jest nasz, a tu jest... Jest ten BF. Tam. Nie tu. Aj. Co jest?
To jest nasz. Tam też. Jest. Cholera, oberwałem. Kieruje do mnie, jest za mną znowu. Oj! Zbyt mocno skupiłem się na tym przede mną. Kurczę, wskazania nie działają. Tworzymy sobie. Okej.
szybszy jest. Stanowczo szybszy niż my. Nawet nam kompas nie działa. No to nieźle. Bus. O, nie mam amunicji? Czy się zacięło? Nie mam amunicji. Dobra. Wiejemy. Jeszcze mam bomby. Bomby zrzucimy na lotnisko. Tam są samoloty. Dobra. Dobra, uciekamy na wschód. Stabilizacja. Spojrzymy sobie na samolot zewnątrz. Co to mamy otwarte? Aha, to są te chłodnice. Mamy również wyciek paliwa. A tego paliwa de facto nie wiemy ile jest. Żaden przyrząd nam nie działa. Jak widzicie. Wysokościomierz
prędkościomierz, zegar, tyle. Kompas nie działa. Dobrze, dajemy 50. Coś czuję, że nasza eskadra doznała dosyć sporych strat. Linia frontu gdzieś tutaj będzie przebiegać. Ona mi buja. Materiał średnio nadający się. Jakbym teraz zagrał ponownie misję, podejrzewam, że poszłoby mi o wiele lepiej. Już nieco się wlatałem, można powiedzieć. Czemu mi się to wyjdzie? Szukamy najbliższego lotniska, aby móc wylądować. Tylko że podejrzewam, że jeszcze znajdujemy się na terytorium wroga. Ponieważ z punktu... Ja już to zobaczę na mapie. Czekajcie, ja sobie zrobiłem zdjęcia. Tak. Z punktu drugiego do punktu trzeciego mamy 56 km. A linia frontu znajduje się w połowie trasy, więc 25 km. Musimy co najmniej się oddalić na wschód. Nawet nie wiem, gdzie się znajduje tu. Ha, ale tu lotnisk żadnych nie ma praktycznie. Kurczę. Tu jest jakaś rzeka. Możliwe, że to ta przy linii frontu. Powinna być jeszcze jedna rzeka. Jest pełno rzek. O, o! Skubany, jak on mnie tu dopadł? Ach,
nie odpuści. Chyba pada deszcz. Kurczę, ja nie wiem, gdzie jestem. Mamy wyżej, będziemy lepiej widzieć. Znowu! Co za tyran jakiś jeden. Kiedy mu się amunicja skończy? Nie odpuścił. Co za dziadega jeden. Dobra. Nie widzę gościa, więc myślę, że możemy się trochę znieść. Mapa. Rozwidlenie rzek. Kurczę.
Przy rozwidleniu po prawej stronie może być miasteczko, jeżeli tak, to jesteśmy przy naszym lotnisku. Oby nie. Czekajcie. O! Kurde, no! Ja już dawno amunicji nie mam, a tym pruję i pruję. Zawraca. Jest. Nie mogę się wznieść, żeby ocenić teren. Aha. Dobra, chyba będziemy lądować. Ja
Ja się tu nie odnajdę, jak mam tego na ogonie. Mi klapy nie działają. Oj, oj, oj. Bez klap. No to kończymy naszą misję. Ciekawe, gdzie wylądowaliśmy. Zobaczymy na mapie. Tu jest, tu jest. Tutaj. Czyli to było to rozwidlenie rzeki. No, sporo od naszego lotniska. Czemu aśmy aż tutaj? Okej. Zakończ. Ale czekajcie, gdzie wylądowaliśmy? Na naszym terytorium, czy nie? Na naszym już, dobra. To zakończymy misję. Misja nieudana. Leciałem na południowy wschód. Kurczę. Tu było lotnisko nieopodal. A. No gdybym miał kompas, to bym się jakoś ogarnął w sytuacji. Dobrze, zakończymy. A więc teraz to już na pewno będzie wróg u bram, czyli nowe zmiany na linii frontu. Oho, wyspotowane nowe samoloty, więc będziemy się wzbijać w powietrze, tak? Ale my nie startujemy. Nic. Dobrze, no taka to była misja. Także widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Hejo!